Jedynka i, tak? I pedał, 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 podłoga, pedał, pedał. Pedał. Dobrze, odpuść, odpuść gazu, odpuść gazu. Odpuść, odpuść. Nie. Dobra, czekaj, czekaj. Kurwa, utopiliśmy akko. Cześć, witam Was dzisiaj z Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Będę brał udział w rajdzie Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch, wersja Family. Jestem tu z rodzinką. Mamy bardzo fajnego patrola. Już jutro startujemy w tym rajdzie przeprawowym z wieloma zagadkami, też dla rodzin, dla dzieci. A dzisiaj pozwiedzamy cały kompleks, między innymi na pokładzie tego fantastycznego patrola. Patrol już jest troszeczkę brudny, bo przyjechaliśmy wczoraj i przewodnik Radek już mnie tutaj troszeczkę oprowadził po okolicach, więc auto się trochę wybrudziło, jest po prostu genialne i trasy tutaj no niesamowite. Startują tutaj z nowym projektem Bałtów 4x4 i każdy będzie mógł tutaj przyjechać z rodziną, wynająć takie auto właśnie z przewodnikiem i pozwiedzać troszkę tutaj okolic. Drugą opcją będzie przejażdżka własnym autem terenowym i otrzymanie roadbooka z najciekawszymi trasami, a naprawdę te okolice, no wiadomo, tu się organizuje słynne bałtowskie bezdroża Dragon Winch, czyli najbardziej już obecnie chyba kultowy rajd przeprawowy w Polsce. Zapraszam, zobaczycie, co oferuje cały kompleks i jak fajnie tu jest i dlaczego warto przyjechać. Dzień dobry, można? My od Blanki jesteśmy. Aha. Powiedziała, że możemy zwiedzać. Dobra, super, dziękujemy. Blanka, miałaś rację. Hasło Blanka otwiera wszystkie bramy tutaj w Bałtowie. Jedziemy na jedną z atrakcji safari. Można powiedzieć Jeep Safari, Patrol Safari w tym przypadku. I safari w Bałtowie jest świetne, dlatego że wjeżdżamy na ogromny teren, gdzie żyją na dziko fajne zwierzątka i zwiedzamy prosto z samochodu. Zaraz zobaczycie, co się będzie działo. A największy bajer to jest dedykowana aplikacja, jest kod QR i tak dalej. I na stronie juraparkbałtów.pl macie też przewodnik audiobookowy po tym zwierzyńcu safari. Macie cały czas komentarz, co oglądacie, jakie zwierzęta, cała historia i tak dalej, więc bardzo fajnie. Z panem Wieńcem składa się trwanie. Ale ma grzywę, co? Chyba nic nie widzi przez tę grzywę. Dogoniliśmy jakieś Mondeo. A tutaj mamy kolejną z atrakcji, Polska w miniaturze. Bardzo ciekawe miniaturowe zamki, doskonale odwzorowane, też warto zobaczyć. A my tymczasem po zwierzyńcu safari jedziemy chwilkę odpocząć i zjeść obiadek w lokalnej, świetnej restauracji Bałtowski Zapiecek. Dziękujemy. Albo ten. Dobrze, to już, tylko ta tych zamówi na mnie od razu. Idziemy na salę zamów, tak? Zjeżdżamy pod górę na razie, co? Dojedziemy roller coasterem do góry i zaraz będziemy zjeżdżać po porze. To co, ruszamy?
górki, uwaga! Juhu! Uaaa, ale szybko! I hamujemy. Fajnie było. Wracamy powoli do kompleksu. No i czekamy na naszych gości dalszych i będzie pewnie jakaś integracja, przygotowanie do rajdu. A jutro rano ruszamy. No i mamy dzień rajdu. Przed chwilą odebrałem pakiet startowy. Jadę się ustawić na starcie. Okleimy auto. 142 numer startowy mamy. I zaraz ruszamy. Bardzo miło Was tutaj widzieć, gościć w takich fajnych zespołach rodzinnych. Autko oklejone, koszulka na klacie. Zaraz startujemy. Godzina 10:37. Powodzenia, miłej zabawy, do zobaczenia na miejscu. Dzięki, do zobaczenia. Pa, pa. Dotarliśmy właśnie po roadbooku do pierwszego zadania. Pierwszy roadbook nasz nazywa się Geolog. Jakie mamy zadanie? Odnaleźć krzemień po siostry. Chodźcie, idziemy szukać. To idziemy. Chyba wykonaliśmy pierwsze zadanie. Rysujemy bułę krzemieniową krzemienia pasiastego. I lecimy dalej. Do wąwozu. I co to jest? Dotarliśmy na kolejne zadanie, próba Jackie Stewarta. Musimy w jak najszybszym czasie pokonać taki mały tor. I mamy na masce specjalny talerz, z którego nie może uciec piłeczka tenisowa. A gdzie poskierować? Ktoś musi pracować. No, raptora się nie chce trzymać za bardzo. Gotowy? Uwaga, ruszamy, Hania. Kierujesz? No, piłeczka jest w tym talerzu. Oho, już nam się talerz odklei. Niestety te przyssawki nie trzymają się na naszym lakierze, na raptorze. Mamy dodatkowe utrudnienie, nie możemy zgubić talerza. No, chyba niestety zgubimy talerz. Hop! Uwaga, jedziemy. Chyba będziemy mieli rekordowo długi przejazd. No, kieruj, kieruj, chyba. Już dojeżdżamy do mety, gazu, gazu. Dobra, okej. Okay. Jaki czas? No nie, bo raz cały talerz zgubiliśmy. Zadanie z piłeczką wykonane, ale czas nie najlepszy, bo zgubiliśmy nawet cały talerz. Bo niestety nie trzyma się raptora. Ale i tak było wesoło. Lecimy dalej. Taki suchy, ale to mówi pani, to trzeba naprawdę się nadrałować. To powiem szczerze. Tak? W którą stronę? I kolejne zadanie. Trzeba się przyprawić kajakiem przez rzekę i użyć flamastra, który tam jest przymocowany. Nie puszczaj się! Mamy to? A Josko było? Brawo. To fajna konkurencja. Bez samochodu, ale fajna. Udzielczonek czy na tych? Udzielczonek. Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy. Zadanie zaliczone, Henio. Jedziemy dalej, tak? Siadamy. Teraz nogami do góry. Prawa noga. Prawa noga do góry. Do góry, do góry, do góry szeroko. Prawa noga. Do góry szeroko. O, widzisz. O, doskonale. I mocno. No dobra, ja się góry, to proszę się nie przejmować. To jest tylko rzep. To tylko na dół się leci. W tych bucikach to tak... No ja wiem, no.
Jesteś na górze? Brawo! Brawo! Ktoś wszedł jeszcze na samą górę? To teraz jedziemy. Panie, dobrze, że do tego flamastra dochodzą niektórzy, także. No co teraz? Puszczamy linę. Liny nie trzymamy i cofamy się do tyłu. Brawo! Brawo! O, zobacz, mamy różowe buty. Hurra! Dziękujemy. Dzień dobry, nastąpiła nieoczekiwana zmiana pilota. Dzień dobry, witamy serdecznie. Pilotem Roberta Michalskiego jest Jacek Szech. Także słuchajcie, będzie się działo, mamy OS Trial. No, bardzo pan techniczne. Jacek podobno wie, jak tu jechać, więc bardzo techniczne. Nie wiem, ja będę ci mówił, jak masz jechać, ok? Dobra? Dobrze. Tylko słuchaj mnie. Dobrze, słucham. Dobrze? Dobrze. Rób tak, jak będę ci właśnie mówił. Włączamy numer jeden, bieg numer jeden. Jak jesteśmy gotowi? Gotowi? Tak! Jedziemy! Uważaj, no wiesz. Nie, dwójka. Co? Łap się w prawo, łap się w prawo. Tak, no nie widzisz? Mocno w prawo. Jasne. Musisz się poprawić. Jedź. Popraw się ładnie jeszcze! Robert, nie pójdzie, Robert. Na raz. Jeszcze, dobra. Prawo i jedziemy, jedynka, dwójka od razu, tam nie kombinuj, dwójka i jedziesz, pedał. No mam, pedał, no i uważaj, to będzie, i może nas wyjechać, także od razu na raz łamiemy się w lewo, łam się, już, łam się, jedziesz, uważaj, jedziesz, dwójka, jedziesz, pedał. Panie, nie, dobrze, nie przejdą się, jedź, w lewo, jedź, normalnie nie cuduj, jedź, dwójka, a? Jedziesz, normalnie jedź, nie omijaj tak, w lewo, czy co? Nie, w lewo, tu, i pedał, dwójka, pedał, w lewo, mocno, kręć, pedał, podłoga, dobra, no, Na początku spieszyłem. Dobra, nie, tam w prawo będziemy jechać. Aha, wyjeżdżamy. Na początku, bo dobra, zaraz tu trzeba tylko cofka do tyłu i od razu w prawo i wyjazd, nie? Daliśmy radę. Jedziemy. To co, jeszcze raz, czy co? Start! Jedziemy, dwójka. Pedał mu. Trzy od razu, ładuj trzy. No, poczekamy. Trójkę ładuj, kurwa wstanie. Powolu, to w lewo, to do końca. No dawaj. Kolejna konkurencja, albo gogle, tak? Szybko to musi zrobić, to jest dobra, ale co, mam przejechać tam ja do końca? Do końca i tu zawracamy. Co mam zrobić, tu gdzie? Robert, gdzie a, jedziemy dobra, koniec, tam, jak się kończą taśmę, zawracamy i tu wracamy. Dobra, i ty mnie kierujesz? Ja cię kieruję. Dobra. Okay? Powiem ci tylko tak, Robert, jedynka, dwójka i gaz do odcinki, okej? Okay? No to tak robię. No, zapamiętałeś drogę? Reduktor włączasz? Oczywiście! No, 3, 2, 1, start! Kurwa, w prawo! Już? Jeszcze teraz w prawo! Pedał! I w lewo! O, mocno! Nie, rublaj, prosto teraz! I nawrotkę robimy. Mów kiedy? W prawo trochę? Nawrotka! Mocno? Idziesz! But? Idziesz, pedał! Prosto? I pedał! Kurwa, pedał, jedziesz! Pedał! Hamujesz! Dobra! Łup! Najlepszy czas, kurwa. Jak było? No super, nic nie widziałem. Zajebiście, tak? Ja uważam, że najlepszy czas mamy. 23. Poszedł. No szybciej, Jacek, no wiesz, no. Dajesz, Jacek, dajesz. Ale do przodu skacza, nie w górę. Bierz oponę. Jedzie. Bardzo ładnie. Skup się, Jacek, skup się. Tylko się nie śpiesz.
Za twarde zawieszenie masz. Miękko, miękko na nogach. Dobrze, 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 dobrze. Brawo. Miało być poniżej minuty. Kolejne zadanie z moim nowym pilotem, panem Jackiem Szczęchem. Mamy się przeprawić kratką na drugi brzeg, ale chyba nie wykorzystujemy tratwy, co Jacek? Tylko patrola. Lecimy patrolem? Gdzie, dokąd będzie? Pod okna gdzieś, co? No wyżej. Wyżej? Wyżej troszeczkę. Naleje nam się wody do środka? Nie, telefony tylko wyjmij, żeby się nie zamoczyli. No to jedziemy. Jedź, jedynka i, tak? I pedał, 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 podłoga, pedał, pedał! Pedał. Dobrze, popatrz, odpuść gaz, odpuść gaz, odpuść, 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 dobrze. Nie, 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 dobrze, w lewo, kieruj, kieruj, kieruj. W lewo? W lewo, w prawo, w prawo teraz. Buty mokre. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, cofnij do tyłu. I teraz jedynka i do przodu, w prawo. Nie? Dobra, czekaj, czekaj. Jedynka do przodu. Jedynka do przodu. K***a, utopiliśmy latką. Pyska! Poczekaj, może rękami pomogę. Dawaj kinetyk, stój, na razie wyluzuj go. Niech se parkocze. Fajnie, ale fajnie, jak mi się nogi ładnie wchodziły już. Pod kolana wody prawie elegantko. Jacek, ty mnie miałeś do spaza brać. Powiem wam, że jest tak już dosyć chłodno. O, powerbank już w wodzie. Wszystko w wodzie. A już nie, już nie, już mam wodę w fotelu. A! O kurna, wszystko pływa. Jest, jest, jest jedynka. Idzie, pięknie. Nie, no coś pięknego! No to jest Bałtów, słuchajcie, no. Podoba mi się bardzo. Ja też, piąteczka. Muszę przed, dobrze? Muszę przed siebie majtki zmienić na suche. No cześć, ja już z powrotem w domu, a raczej pod firmą. W E36. Chciałem krótko podsumować, bo niestety, jak widzieliście na załączonych obrazkach, sytuacja trochę wymknęła się spod kontroli podczas przeprawy przez rzekę patrolem. Kamerka, którą nagrywałem wtedy, niestety troszeczkę się zamoczyła i właśnie schnie, więc dogrywam dalszy ciąg. Pokrótce. Patrol zwodowany przejechał prawie że o własnych siłach w jedną stronę, w drugą już było trochę gorzej, ale po nocy wysech, odpala, więc jest ok. Tym samym nie wykonaliśmy wszystkich zadań na rajdzie, ale te, które udało się wykonać, no niektóre nawet poszły nam bardzo dobrze, powiem, ponieważ dostaliśmy sporo nagród, łącznie aż 5 nagród, między innymi za wspinaczkę, gdzie Magda pokazała klasę w sandałach i miała najlepszy czas. Co tam, jeszcze jedna próba na odcinku specjalnym czasowa, gdzie Jacek był moim pilotem, też nam dobrze poszła, więc to druga nagroda. Trzecia nagroda była za przejazd samochodzikami zdalnie sterowanymi po torze, też miałem najlepszy czas. Czwarta nagroda, przejazd w alkogoglach. Też Szczęchu był moim pilotem, ja zamknąłem po prostu oczy i się go słuchałem, więc pedał w podłodze i też zrobiliśmy dobry czas. No i piąta nagroda, dostaliśmy wyróżnienie jako debeściacy rajdu z uwagi właśnie na fantazję podczas przeprawy przez rzekę. Pilotem był Jacek Szczęch, kolega. Jacek, dlaczego nie przeprawiłeś się do końca, bo musiałem być tutaj wyciąganie auta, musisz to jakoś uzasadnić. Dlaczego się nie przeprawiłeś, tak? Dlaczego się nie przeprawiliśmy, tak? No tutaj akurat ja byłem pilotem, kierowca dał po prostu ciała, no odpuścił gaz, tak? No i tyle. Nie, szło dobrze, po prostu no duża fala kulminacyjna nas zatrzymała. Musieliśmy przerwać przeprawę. To
było dużo śmiechu, było wesoło. Dla mnie jakieś nowe doświadczenie, więc na pewno tam wrócę. Podsumowując, naprawdę fantastyczny weekend. Organizacja pierwszoligowa całego rajdu. No mnóstwo fantastycznych ludzi zajawionych mocno offroadem. Dla mnie to są początki tak naprawdę, jeśli chodzi o offroad, ale bardzo mi się to spodobało. Błoto faktycznie wciąga, więc bardzo dziękujemy organizatorom, gospodarzom za naprawdę świetnie spędzony czas, fajną organizację. No ja już myślę o prawdziwych bałtowskich na jesieni. Na razie myślę o sobie w roli bardziej kibica i widza, ale niewykluczone, że może się też uda czymś wystartować, jak nie w tym, to może w przyszłym sezonie. Także rajd jak najbardziej świetny, rodzinka też zadowolona, mieli dużo frajdy. Patrol naprawdę spisał się dzielnie, kierowca trochę zawiódł i załoga, ale co złego, to nie my. Do zobaczenia na kolejnych edycjach. Dzięki, hej. Ty mi mówiłeś, że to jest stan idealny. Wszystko miało być ładne. Od pierwszego Szwajcara. A to powodziówka jest. To zobacz, co się dzieje. Typo powodziowy patrol. No, powodziówkę mi sprzedał, no.